Podopieczni publicznego przedszkola nr 3 w Kozienicach 1 lutego mieli bal karnawałowy. Z tej okazji w placówce pojawiło się wiele pięknych księżniczek, bohaterów kreskówek, filmów akcji czy baśniowe zwierzęta. Nic dziwnego, że tak ubranym przedszkolakom towarzyszył doskonały humor. Była też świetna zabawa, a wszystko to za sprawą DJ-a Rafała Maronia i pracowników przedszkola. Do wspólnej zabawy zaprosiła wszystkich dyrektor PP3 Monika Pyc. Były szalone tańce w parach i solo, przeciąganie liny czy zabawy z bańkami mydlanymi. Na tym balu nie było mowy o podpieraniu ścian. Wszyscy świetnie się bawili, zresztą zobaczcie sami.